wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada. A ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada. Bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana. A kto jada wszystko, jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego, nie jada ze względu na Pana. I on również dzięki składa Bogu. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albowiem gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Unikanie zgorszenia. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa, bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarm. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśli by człowiek spożywając ją dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina i nie czynić niczego, co twego brata razi. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, las wiem jaśnieje nas. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Czyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść? Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Dzięki składajmy Bogu, bo wieczna jest Jego łaska. Bóg powstał dziś Pan, a noc jest pełna. Zbliżmy się do ołtarza.
władzą sprawującą rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy przeciwstawili się, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać, nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują z woli Boga, pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu uległość? Uległość. Komu cześć? Cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A zwłaszcza rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdybyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadając rządzą. W jego cieniu jest najlepiej. W cieniu każdy się chce schronić. W cieniu każdy szuka ochłody. W cieniu jest chyba bezpiecznie, tak? I w cieniu jego rąk jest najlepiej dla nas, dla was. Zapraszam do wspólnego śpiewania. W cieniu twoich rąk. Raz. I brawa dla Agnieszki. W cieniu twoich rąk. W cieniu twoich rąk.
Bądź światłem, bądź nadzieją dniem. Wszystkim o czym śnię. Głosem w sercu mym. Jak ręka, która trzyma mnie. Nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś. Niech niebo bliżej będzie. Światłem bądź nadziei dniem. Wszystkim o czym śnię. Wszystkim o czym śnię. Głosem w sercu mym. Głosem w sercu mym. Jak ręka, która trzyma mnie. Jak ręka, która trzyma mnie. Brzegiem nocy, brzegiem dni, bądź jak skrzydła dwa, bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Tak bardzo chcę.
Pani, zachęcamy tutaj, żeby się troszeczkę poruszać z nami. A tego, który jest słaby w wierze, przygarnijcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko. Drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada. A ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana. A kto jada wszystko, jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego, nie jada ze względu na Pana. I on również dzięki składa Bogu. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Bo to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Thank you.
Śpiewamy. Mamy nadzieję, że się włączycie z nami, chociaż widzimy, że śpiewacie. Bardzo jest nam przyjemnie. Cieszymy się. Teraz... Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, którym wam pewne sprawy stara się przypomnieć na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą Duchem Świętym. Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa. Wierzę słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Liryję dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, lecz zgodnie z tym, co jest napisane. Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą go i ci, którzy nie słyszeli go, poznają go. Dlatego też wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was.
Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola do pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do Was, gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży Was odwiedzę i że Wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już Wami trochę nacieszę. W tej chwili zaś wybieram się do Jeruzalem z posługą dla świętych. Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jeruzalem. Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, powinni im za to służyć pomocą doczesną. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii. A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa. Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga, abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta przez świętych i żebym z woli Bożej w radości do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić. A Bogu pokój niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Kochani, i tak dotarliśmy do końca części trzeciej, a więc części, w której list świętego Pawła do Rzymian był czytany przez młodzież, ale to znowu nie jest koniec. Kobiety w różnym wieku. Pierwszy taniec będzie to taniec Amen. To jest radosne chrześcijaństwo, a pokazywać nam go będzie i zachęcać nasza jedna z najmłodszych, Gabrysia. Także spróbujemy zacząć. Są gesty. Gest rozłożonych rąk, gest, w którym oddajemy się Panu Bogu, oddajemy się, gest błogosławieństwa, wyciągnięte ręce do przodu i gest całkowitego poświęcenia się, zgody na Jego działanie w naszym życiu. Piosenka nosi tytuł Amen i możemy zacząć ją nią tańczyć i uwielbiać Pana Boga. Gdy znów pomyślę, że wszystko mogę i lepiej wiem, gdy znów zabłądzę i pogubię drogę, Ty uratuj mnie, obmyj wodą i ubierz w szaty nowe, usta napełni Twoim słowem. Jestem Twój, zbaw mnie Panie, amen. W imię Twe niech tak się stanie, amen. Jestem Twój, zbaw mnie Panie, amen.
Zapraszamy. Można zejść z murku, śmiało. To tak, przynajmniej do praskania. Zachęcamy. Błogosławią ten, który zawsze słucha Ojca, Syna i Świętego. Wielkie brawa. Kochani, to już wiecie, jak to wygląda. Gesty trochę poznane. Czy proponuję, żebyśmy to powtórzyli jeszcze raz? A potem będzie drugi taniec i też spróbujemy go zatańczyć dwa razy, żebyście troszeczkę poznali, z tym, że teraz proponuję, jeżeli chce diakonia tańca, żeby wyjść w świat po prostu i żebyśmy się pomieszali i ten taniec zatańczyli i pomodlili się właściwie, pomodlili się tym tańcem. Ja jeszcze tylko słóweczko właśnie powiem. Panie Jezu, my tutaj nie występujemy nie dla braw, ale dla Ciebie. Za to, że pozwoliłeś nam, że pozwoliłeś wykorzystać dobrze ręce, nogi, głowę i to dla Ciebie jest. Takich nas stworzyłeś. Wiadomo, że jeden lepiej się rusza, drugi gorzej, ale mamy w sercu wielką miłość dla Ciebie i tą miłość poprzez te gesty do tej muzyki, która Ciebie uwielbia, chcemy tą muzyką i tym, co mamy w sercu, Ciebie uwielbiać. Amen. Każdy z nas jest zaproszony do tej modlitwy. Nie traktujcie, kochani, tego jako przedstawienia, jako teatru. Potraktujmy to wszyscy jako naszą modlitwę. Każdy z nas może uwielbiać teraz Pana Boga. Zapraszamy. Naprawdę nie ma się czego przejmować. Czym przejmować i niczym martwić. Zapraszamy. Myślę, że wszystko mogę i lepiej wiem. Gdy znów zabłądzę i pogubię drogę, Ty uratuj mnie. Obmyj wodą i ubierz w szaty nowe. Usta napełni Twoim słowem. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie. Złe.
Tak, musimy znaleźć jeszcze miejsce na jednego beatboxa na gitarę. Kochani, i teraz... Ile? Drugą modlitwę tańcem, którą przygotowaliśmy... 14? To jest jak Dawid. Tak samo jak Dawid miał błogosławieństwo Najwyższego, wracając z bitwy, cieszył się zwycięstwem, tańczył dla Pana Boga przed Arką. Tak i my chcemy podziękować Panu Bogu za wszystko, za zwycięstwa nasze codzienne, małe i większe. Pokażemy, jakie są kroki, a później się tym tańcem pomodlimy. Można włączyć. Tam, gdzie był klawisz, jest teraz bas. Gitara 14 i tam, gdzie był kajon, to perkusyjna. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był, będę tańczyć ze wszystkich sił przed Panem Królem mym. Jak Miria gra we mnie swym, będę klaskać ze wszystkich sił przed Panem Królem mym. Takie są kroki. My się teraz spróbujemy wmieszać trochę w tłum, to znaczy, żeby do was podejść, żeby was zachęcić. Jak sami widzicie, nie trzeba tutaj jakichś wielkich umiejętności tanecznych. Nie są to tańce, które by nadwyrężały nasze stawy, kręgosłupy i różne inne tam, prawda, schorowane części ciała. Pomódlmy się tym tańcem. Podziękujmy Panu Bogu, jak Dawid, za zwycięstwo pogody. Jest pięknie, jest słonecznie. Za nasze rodziny, za nasze dzieci, za naszych mężów, za nasze żony, za wszystko, cokolwiek Pan Bóg nam dał w naszym życiu. Bo przede wszystkim możemy dziękować po prostu za to, że Pan Bóg jest. Że mimo, że Go nie widzimy, mimo, że nie czujemy, bo nie perfumowany, to On ciągle z nami jest w każdej chwili naszego życia. I w tych łatwiejszych, w których często Go może też nie dostrzegamy, i w tych bardzo trudnych, w których po prostu zasłona smutku nie pozwala nam go dostrzec. Pomódlmy się.
Dawid, kiedy przed Bogiem był, będę tańczyć ze wszystkich sił przed Panem Królem mym. Jak Miria gra pełnie swym, będę chlaskać ze wszystkich sił przed Panem Królem mym. Że gdyby ktoś, aby wszyscy poczuli, że to jest właśnie dla niego, to jesteśmy, spotykamy się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w oratorium w Rumi przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy ulicy Dąbrowskiego. Zapraszamy i jeszcze raz wielkie Bóg zapłać. Yeah.
ślicznie pamiętajcie, że Bóg was bardzo kocha. Wielkie brawa dla naszych instruktorów. Bogna, ukłoń się pięknie. Brawo, Dominik, ukłoń się. Bardzo wam dziękujemy za wspólny taniec. Wszystkie brawa dla Jezusa. Woo!